Ich najnowsza produkcja to rzecz zupełnie niezwykła, jeśli chodzi o polską, a może nawet i wschodnioeuropejską fonografię. Otóż nagrali płytę zatytułowaną Blues Filharmonii. I teraz, żeby Państwa o tym przekonać, że warto nabyć tę płytę, żeby ona wkrótce stała się również złota, a może i nawet platynowa, część repertuaru z tej płyty zostanie zaprezentowana tu właśnie, w słynnym patio Urzędu Miejskiego w Ratuszu. Dziś brzmienie Nocnej Zmiany Bluesa wzbogaci Suwalska Orkiestra Kameralna Camerata dell'Arte pod kierownictwem pana Kazimierza Dąbrowskiego. Maestro, if you please, Kazimierz Dąbrowski i Suwalska Orkiestra Kameralna. Z orkiestra działa przed Ośrodku Kultury i Sportu w Suwałkach. Jest to prawdopodobnie najmłodsza orkiestra w naszym kraju o bardzo niskiej średniej wieku i o bardzo wysokim potencjale artystycznym. Cieszymy się bardzo, że możemy z tą właśnie orkiestrą w Suwałkach wystąpić. Pytania pewności coraz mniej.
ciągów, ile miast, a ile win. A już dojeżdżę, czy to będzie prawdziwy koniec, czy na szczęście pozorny koniec, co początkiem wielki wiecz.